Roztacza się przede mną niezbadany ocean prawdy. Sir Isaac Newton. Czeka nas wyprawa w głąb wszechświata. Zapraszamy na kosmiczny front. Przybysze z odległych stron. Skąd pochodzą kosmici? Jesteśmy w Los Angeles. Tutaj powstają kosmici na potrzeby kina. Istoty te zagrały w ponad 20 filmach. Ta postać ma przypominać stworzenie żyjące na pustyni, w bardzo suchym klimacie. Coś na kształt jaszczura. Życie pozaziemskie istnieje nie tylko w filmach. Naukowcy ujmują to tak. Nie ma żadnej wątpliwości, że życie powstało też poza Ziemią. Życie pozaziemskie istnieje na pewno. Trudniej zaakceptować pogląd przeciwny. Nie umiem odpędzić myśli, że kosmos tętni życiem. W warunkach odmiennych od ziemskich życie istnieje na pewno. Eksploracja kosmosu trwa. Naukowcy mają coraz jaśniejszy obraz życia pozaziemskiego. Skąd bierze się ich pewność? Odpowiedzi należy szukać na kosmicznym froncie. Kosmos. Poznajemy zagadki i granice wszechświata. Życie pozaziemskie. Od fikcji do faktów. Czy nasza obecność we wszechświecie jest zjawiskiem odosobnionym? A może kosmos tętni życiem? Nadzieję na rozwiązanie tego dylematu daje jeden z księżyców bardzo odległej planety. Saturna dzieli od Ziemi ponad miliard kilometrów. Pośród jego pierścieni skrywa się księżyc, na którym może istnieć życie. To Saturn podświetlony przez Słońce. Znane wszystkim pierścienie uzupełnia cieńszy i słabiej widoczny. Pierścień E, odkryty w 1967 roku. W jego niebieskawej poświacie kryje się wyjątkowo ważne ciało niebieskie. To Enceladus, jeden z wielu księżyców Saturna. Średnica 500 km. O jego jasno-białym kolorze przesądza lód, którym jest pokryty. To zdjęcie Enceladusa wykonała sonda kosmiczna Voyager 2 w latach 80. Wśród naukowców wywołało ono sensację. Powierzchnia Księżyca jest wyjątkowo równa. Brak kraterów w niektórych rejonach świadczy o niezwykle silnych ruchach tektonicznych. Czy miały one związek z pierścieniem E? Zagadka Enceladusa rozbudziła nasze nadzieje na odnalezienie życia pozaziemskiego.
Sonda Cassini wyrusza na odległą wyprawę ku Saturnowi. Misja Cassini rozpoczęła się w 1997 roku. Jednym z jej zadań było zbadanie związków Enceladusa z pierścieniem E. Lot trwał 7 lat. W pobliżu Saturna sonda dotarła w 2004 roku. W ćwierć wieku po wyprawie Voyagera Enceladus zaczął ujawniać swoje sekrety. W stanie Colorado znajduje się laboratorium analizujące zdjęcia z sondy. To tutaj trafia wszystko, co zarejestrowała sonda Cassini. Szefową zespołu jest Caroline Porgo. Już pierwsze zdjęcie odebrane z orbity Enceladusa wzbudziło ogromne zaskoczenie. To właśnie ono. Podświetlony przez słońce Enceladus wygląda ponuro. Księżyc nie prezentuje się zbyt okazale, ale Caroline Porgo celowo wybrała takie ustawienie. Istniały domysły, że na Enceladusie mogą być gejzery. Te gejzery bądź niewielkie twory o charakterze wulkanicznym miały wyrzucać drobinki lodu, które utworzyły pierścień E. Obserwacje zaplanowaliśmy w taki sposób, aby część zdjęć sonda wykonała pod słońce, żeby dało się zobaczyć pióropusze spodziewanych gejzerów. Zjawisko przeciwoświetlenia prześledzimy na przykładzie nawilżacza powietrza. Wytwarzana przezeń mgiełka wilgoci jest niedostrzegalna. Wystarczy włączyć lampę umieszczoną z tyłu, a opary staną się widoczne. Na tym właśnie zależało Caroline Porgo. Wróćmy do pierwszego zdjęcia z sondy. Jeśli przyjrzymy się bliżej południowemu biegunowi Enceladusa, dojrzymy to, czego szukała astronom. Wyraźną, jasną plamkę. Po miesiącu Księżyc został sfotografowany ponownie. Dokładnie w tym samym miejscu teraz widać jasne rozbłyski. To jaskrawy pióropusz wystrzeliwujący w przestrzeń kosmiczną. Analiza zdjęć ujawniła, że strumień sięga na wysokość ponad 100 kilometrów. Początkowo sądziliśmy, że to tylko gejzery. Ale ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu okazało się, że odkryliśmy coś znacznie ważniejszego. Czternastego lipca sonda rozpoczęła najważniejszy etap misji. Obniżyła się na wysokość 168 km i przeprowadziła szczegółowe obserwacje okolic bieguna południowego. Zagadkowy księżyc ujawnił coś, czego nawet Caroline Porgo się nie spodziewała. Szereg błękitnych pasm. To nie były kratery, lecz kilka równoległych szczelin o długości 130 km. Ten widok nie miał nic wspólnego z krajobrazem wulkanicznym, ale świadczył o poważnych zmianach geologicznych. To, co zobaczyliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy pionierskie zdjęcia południowego bieguna Enceladusa. Obok zaskakującej struktury geologicznej Księżyca, ujawniły one bardzo wyraźne szczeliny biegnące przez obszar pozbawiony kraterów. Błękitne pasma otrzymały nazwę Tygrysich Pręg.
Aktywność tektoniczną tego regionu potwierdziły pomiary temperatury. Dla Enceladusa wynosi ona średnio minus 200 stopni. Na tygrysich pręgach to tylko minus 80. W rejonach najwyżej położonych może ona wzrastać do minus 20 stopni. Ustalono też, że pióropusze wystrzeliwujące w przestrzeń kosmiczną zawierają głównie lód i parę wodną. Po zanalizowaniu wszystkich zdjęć okazało się, że to, co wyglądało na pojedynczy pióropusz, było w istocie erupcją kilkunastu gejzerów. Okazało się, że wszystkie one leżą na tygrysich pręgach. To, co wyrzucają, tworzy jeden z pierścieni Saturna. Niebiesko-biały pierścień E powstał z gigantycznych ilości lodu pochodzącego z Enceladusa. Nazywam to miejsce międzyplanetarnym parkiem gejzerów. Jest niesamowite. Bez wątpienia weszłoby do dziesiątki największych atrakcji turystycznych Układu Słonecznego. Gdybyśmy wylądowali na tygrysich pręgach, ujrzelibyśmy fontanny pary i drobinek lodu strzelające z przeraźliwą prędkością 100 metrów na sekundę. Strumienie bijące na wysokość 100 km to niezapomniany widok. Wielu naukowców uznało, że na Enceladusie musi istnieć życie. Skąd ta pewność? Austriackie Alpy wznoszą się na ponad 3000 metrów. Pod ich szczytami leżą lodowce. Jeden z naukowców uważa, że ten krajobraz jest uderzająco podobny do tygrysich pręg na Enceladusie. Richard Hoover jest astrobiologiem z NASA. Panują tu siarczyste mrozy. Za dnia temperatura nie przekracza minus 15 stopni. Przysypana śniegiem jaskinia prowadzi w głąb lodowca. Nie dociera tu słońce. Panują ciemności, tak jak na oddalonym od słońca Enceladusie. Idziemy 10 minut. Otwiera się rozległa przestrzeń. Niesamowite miejsce. Otrzymało ono nazwę Pałacu Lodowego. Gigantyczne kolumny lodowe. Zdaniem Richarda Hoovera podobnie muszą wyglądać tygrysie pręgi na Enceladusie. Takie wspaniałe stalaktyty lodowe, zwisające ze sklepienia i ścian, mogą też występować na tygrysich pręgach. W tamtejszych rozpadlinach drobinki lodu także muszą tworzyć wspaniałe nacieki pod wpływem grawitacji. Nie ma tu roślin ani zwierząt. Panuje potężny mróz. To królestwo lodu.
Można by sądzić, że takie środowisko nie sprzyja życiu. Ale Richard Hoover ma inne zdanie. Pobiera próbki rdzenia lodowego i zabiera do laboratorium. Nazajutrz. Lód zabrany z pałacu lodowego zostaje rozpuszczony w hermetycznie zamkniętych torebkach i poddany analizie. Etap pierwszy. Badanie mikroskopowe. Nice motility. Jest bardzo żywa. Wonderful. Pod mikroskopem coś się rusza. Ten jasny punkt to bakteria. Pływa sobie. W Królestwie Lodu żyją mikroorganizmy. Tu jest kolejny. A wydawało się, że lód nie sprzyja życiu. W swoim laboratorium Richard Hoover przechowuje próbki lodu z całego świata. Od bieguna południowego po Islandię. W każdej z tych próbek znalazł mikroorganizmy. To zdjęcie ukazuje wspaniałe możliwości tych istot. Białe obszary to mikroorganizmy, czarne tło to woda. Błona komórkowa tych żyjątek jest pokryta substancją, która chroni je przed zimnem. Aby nie dopuścić do zamarznięcia, rozpuszcza lód. Dowiedziono, że niektóre mikroorganizmy potrafią rozmnażać się w temperaturze minus 40 stopni. Jest całkiem prawdopodobne, że na Enceladusie istnieje życie. Tygrysie pręgi są znacznie cieplejsze niż sądziliśmy. Skoro mikroorganizmy żyją w lodowcach na całej kuli ziemskiej, dlaczego miałoby ich nie być na Enceladusie? Pęd do życia jest tak silny, że nie ominął Enceladusa. Richard Hoover w to nie wątpi. Caroline Porco, szefowa Laboratorium Analizy Zdjęć Misji Cassini. Badaczka uważa, że pod lodem tygrysich pręg znajdują się warunki sprzyjające życiu. Jej zdaniem w głębi Enceladusa rozciąga się ogromny ocean. Woda. To jej zawdzięczamy życie na Ziemi. Stworzenia na całym globie korzystają z wody w najróżniejszy sposób. Caroline Porco sądzi, że tygrysie pręgi skrywają ogromne ilości wody. Swoje przekonanie opiera na analizie zdjęć z sondy. Zauważyła ciekawe zjawisko. Na zdjęciach przedstawiających erupcję widać maleńkie drobinki lodu. Ciał stałych jest znacznie więcej niż gazów wykrytych przez inne przyrządy. Zapewne lód początkowo znajdował się w stanie płynnym. Po wybuchu krople wody zamarzły i zmieniły stan skupienia. Pomiary wykazały, że drobinki lodu mają średnicę 0,01 mm. Jeżeli gejzery wyrzucałyby z powierzchni Księżyca jedynie rozkruszony lód, trudno byłoby wyjaśnić zatrzęsienie drobinek mikroskopijnych rozmiarów. Ale jeśli by z wnętrza gejzerów wytryskała woda, która się rozpyla i zamarza, wszystko byłoby jasne.
Saturn znajduje się 1 400 000 000 kilometrów od Słońca, czyli 10 razy dalej niż Ziemia. Dlatego temperatura na powierzchni Enceladusa wynosi średnio minus 200 stopni. I dlatego skuwa go lód. Skąd wobec tego wzięło się tam tak dużo wody? Laboratorium napędu odrzutowego NASA na przedmieściach Los Angeles. Stąd steruje się lotem sondy Cassini. Dziś zostaną wysłane kolejne komendy na odległość 1 000 000 000 km. Niedawno sonda ujawniła fakty, które wspierają hipotezę o obecności wody na Enceladusie. W październiku 2008 roku sonda znacznie zbliżyła się do powierzchni Księżyca. Przeleciała przez fontanny tryskające z jego wnętrza i szczegółowo zanalizowała ich skład. Jedną z wykrytych substancji był amoniak. Woda po zmieszaniu z amoniakiem zamarza dopiero w temperaturze minus 90 stopni. Innymi słowy, działa jak odmrażacz. Ale to nie jedyny powód topnienia lodu na mroźnym Enceladusie. Drugim jest sąsiedni księżyc Saturna, Dione. Orbita Enceladusa leży między Saturnem a Dione. Pełne okrążenie planety zajmuje mu 33 godziny. Dione potrzebuje na to samo dokładnie dwa razy tyle czasu. Dlatego raz na 66 godzin Saturn, Enceladus i Dione ustawiają się w jednej linii. Wskutek oddziaływania sił grawitacyjnych swoich sąsiadów Enceladus zmienia kształt na elipsoidalny. Potem odzyskuje kształt kulisty. Po jakimś czasie jego wnętrze rozgrzewa się wskutek ruchów wywołanych siłami grawitacyjnymi. Powoduje to częściowe topnienie lodowej powłoki. Jak głosi hipoteza, rozpuszczony lód strzela w górę w postaci wody. Jeśli pod powierzchnią Enceladusa jest woda, to gejzery dowodziłyby, że w jego wnętrzu mogło powstać życie. Za istnieniem oceanu pod lodami Enceladusa, który sprzyja życiu, opowiada się też inny naukowiec. Yasuhito Sekine pracuje na Uniwersytecie Tokijskim. Jego zdaniem ciepłe morze we wnętrzu Księżyca jest kolebką życia. Grawitacja Saturna zniekształca Enceladusa. Nie tylko powłokę lodową, ale i głębokie wnętrze Księżyca. Dzięki grawitacji powstaje ciepło. Takie zniekształcenia grawitacyjne mają poważne konsekwencje. Zdaniem Yasuhito Sekine nie tylko oddziałują one na skorupę Księżyca, ale też rozgrzewają jego skaliste wnętrze. W roku 2009 opublikowano dane, które wsparły hipotezę Yasuhito Sekine. Artykuł w piśmie naukowym Nature podał szczegółowy skład strumieni bijących z Enceladusa. Ten wykres porównuje skład chemiczny komet i pióropuszy Enceladusa. Ilości metanu, amoniaku i innych związków są zbliżone.
Artykuł sugerował też obecność substancji, której nie stwierdzono w kometach. To azot. Japoński naukowiec był przekonany, że azot dowodzi istnienia kominów hydrotermalnych. Enceladus powstał z materii, w której prawie nie było azotu cząsteczkowego. To znany fakt. Pytanie zatem brzmi, skąd on się wziął w piropuszach? Azot mógł uwolnić się w środowisku wodnym. Przy wsparciu Japońskiej Agencji Badania Mórz i Ziemi naukowiec postanowił ustalić, jak mogło dojść do powstania azotu na Enceladusie. Odtworzył już zawartość pióropuszy. W ich skład wchodzi głównie woda, dwutlenek węgla i amoniak. Naukowiec dodaje do nich pospolity minerał, oliwin i dokładnie miesza. Ocean na Enceladusie ma przypuszczalnie głębokość kilku kilometrów, więc wytwarza ogromne ciśnienie. Podobne warunki można osiągnąć w tym urządzeniu. Przygotowany roztwór zostaje poddany ciśnieniu 300 atmosfer. Temperatura wynosi 300 stopni, jak w kominach hydrotermalnych. Czy powstanie azot? Od początku eksperymentu minął tydzień. Co się stało z substancjami poddanymi ogromnemu ciśnieniu i wysokiej temperaturze? Ostatni etap. Analiza próbki. Już coś wiadomo? Jeszcze chwila. Jest. To musi być azot. Sonda Cassini też go wykryła. Jest z czego się cieszyć. Oczywiście. Ten szczyt na wykresie przedstawia azot. Właśnie jego szukaliśmy. To dowodzi istnienia oceanu na Enceladusie. W oceanie musi panować ogromna temperatura i wysokie ciśnienie. Tak, przypuszczam. Cząsteczki azotu powstają w wyniku rozkładu amoniaku. Reakcja ta nie zachodzi w niskich temperaturach. Obecność azotu cząsteczkowego świadczy o wysokiej temperaturze środowiska. Takie warunki panują w gorącym oceanie na Enceladusie. Na istoty, które żyją w podobnym środowisku, natrafiono na Ziemi. Odkryto je w pobliżu kominów hydrotermalnych na dnie Oceanu Indyjskiego. Jest bardzo gorąca. Organizmy znoszą temperaturę przekraczającą 120 stopni. Metanogeny termofilne to bakterie, które żyją w gorącej wodzie na wielkich głębokościach. Sądzę, że są tam metanogeny. Jeśli na Enceladusie istnieją kominy hydrotermalne i występuje wodór, prawie na pewno są tam i metanogeny. Eksperyment Yasuhito Sekine potwierdził powstanie wodoru, źródła energii dla metanogenów. Jeżeli bakterie te żyją na Enceladusie, to mogą tam istnieć także organizmy wyższe. Metanogeny są na samym dnie ekosystemu. Znajdują się na dole łańcucha pokarmowego. Jeśli służą za pokarm innym, bardziej rozwiniętym stworzeniom, znaczy to, że mamy do czynienia z bogatszym ekosystemem. Tak po prostu działa natura.
Enceladusa dzieli od Słońca 1 400 000 000 kilometrów. Pod lodową powierzchnią Księżyca kryje się przepastny ocean. Z jego dna wystają kominy hydrotermalne, podobne do ziemskich. Dzięki nim rozwinęły się bogate ekosystemy oparte na metanogenach. Taki obraz Enceladusa kreśli Yasuhito Sakine. Kluczem do zagadki okazały się pióropusze gejzerów. Niepozorny pierścień, na którym leży Enceladus, rozbudził nasze nadzieje, iż we wszechświecie nie jesteśmy sami. Amerykańscy naukowcy donieśli o odkryciu nowej planety w odległości 20 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Panują na niej warunki zbliżone do ziemskich. W październiku 2010 roku świat obiegła sensacyjna wiadomość o planecie podobnej do Ziemi. To planeta, na której może istnieć życie. Odkrycia dokonano z wulkanicznej wyspy w archipelagu Hawajów. Mauna Kea to nieaktywny wulkan wznoszący się na 4200 metrów. Na jego szczycie stanęły obserwatoria astronomiczne ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji i innych krajów. Obserwatorium imienia Keka. Odkrycia dokonano za pomocą jednego z dwóch teleskopów posługujących się gigantycznym zwierciadłem o średnicy 10 metrów. Steven Vogt jest profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Należy do współodkrywców planety. To jest teleskop Keck-1, za pomocą którego poluje na planety. Blize 581G przypomina Ziemię. Na czym polega wyjątkowość planety odkrytej przez Stevena Vogta? Nocne niebo jest usiane świecącymi obiektami. Większość stanowią gwiazdy spoza Układu Słonecznego, świecące własnym blaskiem, jak Słońce. Należy do nich ta czerwonawa gwiazda, oddalona od Ziemi o 20 lat świetlnych. Znaczy to, że jej obraz dociera do nas po 20 latach. Gwiazda jest wielkości 2/3 Słońca. Steven Vogt odkrył, że krąży wokół niej planeta. Wraz z Paulem Butlerem z Instytutu Carnegie'ego naukowiec obserwuje tę gwiazdę od 1998 roku. Odkrycie planety sprzyjającej życiu było owocem ponad 20-letnich obserwacji. W końcu się udało. To Glize 581G, planeta o masie trzykrotnie większej od Ziemi. Jej orbita jest oddalona od macierzystej gwiazdy o 22 miliony kilometrów. Odległość gra tu ważną rolę. Aby zrozumieć dlaczego, rozważmy zależność między Słońcem a wodą jako źródłem życia. Jeśli planeta leży zbyt blisko macierzystej gwiazdy, woda z niej wyparuje. Jeżeli jest za daleko, woda zamieni się w lód. Aby woda pozostała w stanie płynnym, planeta musi obiegać gwiazdę w odpowiedniej odległości, jak Ziemia. Pas, w którym utrzymuje się woda w postaci cieczy, to tak zwana ekosfera. Steven Vogt postanowił ustalić miejsce nowej planety względem ekosfery. Okazało się, że leży w samym jej środku, podobnie jak Ziemia.
So the feeling of finding the first. Odkrycie pierwszej planety, na której może być woda w stanie płynnym, to wspaniałe uczucie. Po 15 latach poszukiwań, w końcu udało się nam dopiąć swego. Mam ogromną satysfakcję. Po wieloletnich poszukiwaniach odkryto planetę prawdopodobnie obfitującą w wodę. Niestety najnowsze techniki badawcze pozwalają jedynie oszacować masę planety i jej położenie. Obecności wody na jej powierzchni nie można udokumentować bezpośrednimi obserwacjami. Czy rzeczywiście jest tam woda? Jeden z naukowców szuka potwierdzenia, odwołując się do teorii. Profesor Shigeru Ida z Politechniki Tokijskiej sięgnął w tym celu po symulację komputerową. Aby ustalić, czy na glizę 581G jest woda, profesor Ida przeanalizował, jakie planety mogą towarzyszyć czerwonym karłom. Układy planetarne powstają z obłoków pyłu kosmicznego i gazu, które gromadzą się wokół gwiazdy centralnej. Z połączenia cząsteczek gazu i pyłu kosmicznego powstają większe ciała niebieskie – planety. Shigeru Ida ustalił, jakie typy planet mogą uformować się z różnych proporcji pyłu i gazu. Otrzymał 3000 różnych kombinacji. Oto wyniki. Każdy punkcik to odrębna planeta. Poszczególne kolory oznaczają ich różne typy. Zielony wskazuje, że podstawowym budulcem są skały jak Ziemia. Czerwony, że planetę tworzą przede wszystkim gazy jak Saturn. Niebieski, że planeta zbudowana jest głównie z lodu jak Neptun. Wiadomo, że gliza 581G jest trzykrotnie cięższa od Ziemi, a od swojej gwiazdy dzielą ją 22 miliony kilometrów. Ten obszar zakreślony na czarno odpowiada glize 581G. Proszę zwrócić uwagę, że to strefa niebieskich punkcików. Można więc domniemywać, że gliza jest planetą lodową. Innymi słowy, pod względem budowy nie przypomina ona Ziemi, która składa się głównie ze skał. Ze względu na lód jest bardziej podobna do Neptuna. A mimo to może na niej istnieć życie. Jeśli planeta zbudowana z lodu trafi do ekosfery, jej budulec się rozpuści. A to znaczy, że będzie na niej mnóstwo oceanów. Profesor Ida uważa, że gliza 581G powstała jako planeta lodowa, z dala od macierzystej gwiazdy. Obiegając ją po zacieśniającej się spirali, trafiła w końcu do ekosfery. Tutaj jej lodowa skorupa się rozpuściła i tak powstała planeta oceaniczna. Na planecie oceanicznej wody jest znacznie więcej niż na naszym globie. Spójrzmy na przekrój Ziemi. Prawie całą wypełniają skały. Oceany stanowią tylko 0,02% jej masy. To cieniusieńka powłoczka. Gliza jest inna. Składa się głównie z wody. Woda stanowi ponad połowę jej masy.
Gliese 581G to pierwsza planeta odkryta w ekosferze. Prawdopodobnie jest na niej mnóstwo wody. Jej oceany spowija purpurowa poświata czerwonego karła. Jakich form życia można się tam spodziewać? Co o istnieniu życia na planecie takiej jak Gliese 581G sądzą biologowie? Takeshi Naganuma. Naukowiec zajmuje się badaniem życia na pustyniach i w wulkanach. Jego zdaniem życie pozaziemskie musi istnieć, skoro przystosowało się do skrajnych warunków na Ziemi. Wieść o Gliese 581G rozpaliła moją wyobraźnię do czerwoności. Od najróżniejszych pomysłów w głowie wprost mi się kotłowało. Takie odkrycie musi rodzić domysły dotyczące życia na tej planecie. To dla biologa naturalna reakcja. Miesiąc po odkryciu planety naukowiec postanowił odwiedzić profesora Ide. Czego spodziewam się po wizycie? To się okaże. Takeshi Naganuma chciałby lepiej poznać warunki panujące na Gliese 581G. Profesor Ida zaczął od scharakteryzowania gwiazdy macierzystej. Została poruszona kwestia jej wieku. Czy jest ona starsza od Słońca? Znacznie. Czy rzeczywiście liczy 10 miliardów lat? Prawdopodobnie. Dla ewolucji biologicznej to mnóstwo czasu. Wiek Słońca jest ponad dwukrotnie mniejszy, bo wynosi tylko 4,6 miliarda lat. Gliese 581G miała więc mnóstwo czasu na wykształcenie złożonych form życia. Pozostaje kwestia lądów. Czy lądy mogły tam powstać? Profesor Ida utrzymuje, że na Gliese 581G nie ma lądów. Jedyne skały tkwią głęboko w jej wnętrzu. Oceany o głębokości kilkuset kilometrów uniemożliwiają powstanie stałego lądu. Jeśli na Gliese 581G nie ma lądów, to tamtejsze formy życia muszą ogromnie różnić się od ziemskich. Cywilizacja oparta na środowisku lądowym nie wchodzi w grę. Dla Takeshiego Naganumy stało się jasne, że życie na Gliese 581G nie przypomina ziemskiego. Jego zdaniem to oceany tętnią tam życiem. O jakie stworzenia chodzi? Przyjrzyjmy się Gliese 581G oczyma Takeshiego Naganumy. Bezkresny ocean, a w nim życie. Co to? Mieszkańcy tej planety. Żyją tuż pod powierzchnią wody dzięki fotosyntezie opartej na czerwonym świetle. Płaskie ciała pozwalają absorbować go jak najwięcej. Życie tętni także w głębinach. Przykładem te rurkowate stworzenia,
Poruszają się nabierając wodę przodem, a wyrzucając drugim końcem ciała. Jednocześnie filtrują plankton, który stanowi ich pokarm. Ich elastyczne ciało dostosowuje się do zmian ciśnienia, dzięki czemu mogą żerować zarówno w głębi oceanu, jak i na płciznach. Życie mogło rozwinąć się także w nieoczekiwanych miejscach. Gliese 581G ma masę trzykrotnie większą od Ziemi, a jej atmosfera jest 100 razy gęstsza. Takeshi Naganuma zauważa, że tak gęsta atmosfera ma niemal płynną konsystencję i nadaje się do pływania. W niej także mogą żyć stworzenia. Oczy zwrócone w kierunku ruchu. Może więcej niż dwoje. Aby poruszać się w przestrzeni, istoty te muszą mieć oczy. A oczy przyspieszają ewolucję. Dostęp do światła bardzo sprzyja ewolucji. Światło pobudza układ nerwowy i mózg. Dzięki światłu widzimy otoczenie. Biolog nazwał te stworzenia balonochronami. Troje oczu i duży mózg. Jak żyją ci powietrzni kosmici? Tak Takeshi Naganuma wyobraża sobie istoty zamieszkujące przestworza nad Gliese 581G. Balonochrony, czyli skrzyżowanie balonu ze spadochronem. Wytwarzają metan i inne gazy lekkie. Regulując ich wydzielanie, unoszą się jak balony nad ziemią. Ale rozpościerając ciało jak parasol, kończą wyprawę. I lądują lotem spadochronu. Swobodne przemierzanie przestrzeni zapewnia im ogromny mózg i gibkie ciało. Zmysłem wzroku posługują się też zupełnie inne stworzenia. Im sokole oczy służą do zabijania. To latające drapieżniki. Gdy dostrzegą ofiarę, nurkują w jej stronę i przebijają ostro zakończonymi szczękami. Długimi językami wysysają jej mózg. Tak przypuszczalnie wygląda życie na Gliese 581G, gdzie przez miliardy lat ewolucja mogła wykształcić różne formy życia. Takeshi Naganuma uważa, że opanowały ją istoty o ogromnych mózgach, zasługujące na miano kosmitów. Niewykluczone, że ta planeta tętni życiem. Mnóstwo na niej stworzeń. Jedne pływają, inne latają.
惑星だと思います。Tak to sobie wyobrażam. いや、そういう賑やかな空の下に行ってみたいですね。Pociąga mnie ta wizja. Kosmos tętni życiem. Domniemanie to naukowcy usilnie starają się przekształcić w pewnik. Stephen Vogt, współodkrywca Gliese 581G, wyrusza na kolejny kosmiczny front. To jest serce automatycznego wykrywacza planet. Astronom wymyślił przyrząd do automatycznego wyszukiwania planet w rodzaju Gliese 581G. Wystarczy wprowadzić dane dotyczące położenia gwiazdy, a aparat sam sprawdzi, czy wokół niej krążą planety. Przyrząd został zainstalowany w obserwatorium Leica Uniwersytetu Kalifornijskiego. Gwiazda, wokół której krąży Gliese 581G, to czerwony karzeł. Takie obiekty tworzą 80% drogi mlecznej. Stephen Vogt głęboko wierzy, że planet podobnych do Gliese 581G jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że dzięki temu przyrządowi odkryjemy wiele planet podobnych do Ziemi, na których istnieje życie. W naszej galaktyce są ich zapewne dziesiątki miliardów. Te najbliższe powinniśmy odnaleźć. Uda się? Na pewno. Kosmos tętni życiem. Nadejdzie dzień, kiedy naukowcy tego dowiodą. Zapał Stephena Vogta nie pozwoli mu skapitulować. Na kosmicznym froncie, zarówno w Układzie Słonecznym, jak i daleko poza nim, naukowcy odnaleźli miejsca, gdzie może istnieć życie. Wszechświat skrywa mnóstwo zdumiewających tajemnic, które czekają na odkrywców. Ludzkość podjęła to wyzwanie. Wyruszyła na kosmiczny front. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja naukowa, profesor dr Michał Różyczka. Czytał Piotr Borowiec.